Zdrowia. No wygląda na to, że Irańczycy już nie będą nękali i dręczyli amerykańskich statków w Zatoce Perskich. Zatoce Perskiej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No kutry wojskowe troszeczkę pływały naokoło, no i ścigały i męczyły amerykańskie statki, także to one były szybkie, no ale ci ludzie nie za bardzo byli za mądrzy. No jest to takie kopanie, można powiedzieć, lwa, no i lew się obudził. Trump ostatnio powiedział tydzień czy dwa tygodnie temu, że on po prostu wystrzela wszystkie te kutry, które będą podpływały i cokolwiek robiły w stosunku do amerykańskich okrętów wojennych, po prostu je wystrzeli w powietrze. No Amerykanie przypuszczali, jeżeli by było to nadawane na żywo, no to Amerykanie by z owacjami to przyjęli. No sporo ludzi na świecie też by przyjęło coś takiego. No oczywiście część by była przeciwko, no ale to tak jak ze wszystkim jest lewica i prawica, no i bałagan terrorystyczny względem jakiejś tej nieszczęsnej roli Ameryki policjanta światowego. No czy to ten policjant światowy, czy to jest dobre, czy nie? No chyba dobre w sumie porównując, co Sowieci zrobili z Polską, z Rumunią, z Bułgarią po II wojnie światowej, to jest kompletnie co innego niż co powiedzmy Ameryka zrobiła z Niemcami. Okupowała Niemcy, no ale doprowadziła do jakiegoś porządku. Był plan Marshalla, odbudowali Niemcy, tak samo z Japonią. Amerykanie okupowali Japonię, no ale jednak doprowadzili do jakiegoś rozrostu gospodarczego tej Japonii. No pomagają Południowej Korei, no bo komuniści na północy jednak ścigają, no i tak dalej, i tak dalej. Pomagają Izraelowi. Izrael też byłby zaciukany przez Arabów naokoło. No ale najważniejsze jest w sumie, można powiedzieć, Europa. Ameryka pomogła Europie w I wojnie światowej, w II wojnie światowej. Pomogła Chinom w walce z Japończykami. Teraz Japończycy, po prostu komuniści, wykorzystują to wszystko, cały ten wolny rynek i tą pomoc. Jakby Ameryka nie pomagała Chińczykom, no to Japonia by w zasadzie zawładnęła Chinami. Komuniści by nie wygonili Chiang Kai-sheka, nie byłoby Tajwanu, no bo Tajwan, no to w zasadzie to jest ten przedwojenny rząd chiński i tak dalej, i tak dalej. Także można powiedzieć, że 70 lat temu, 30, 50, 60 lat temu, no to Ameryka jednak pomagała, no a komuniści tak jednak wypłynęli na wierzch. Także Trump dał rozkaz wywalania w powietrze te wszystkie kutry wojskowe irańskie, które będą atakowały. No i krytycy Trumpa, krytycy Ameryki, no to powiedzą, że to jest w zasadzie takie odwrócenie uwagi. Nancy, wariatka Pelosi, czy zdrajca John Kerry, no to oni w zasadzie będą, no nie będą, oni bronili Iranu, no bo to są ten komuniści amerykańscy na dzień dzisiejszy, no to oni, jeżeli cokolwiek Trump powie, no to oni wszystko mówią odwrotnie. Nawet wtedy, jeżeli to by pokazywało, że są po stronie terrorystów. Takie oderwanie od tych paru miesięcy zamknięcia tego paniki 19, no bo cała Ameryka jest zamknięta w zasadzie. 30 parę milionów ludzi straciło pracę, to jest jakaś makabra. Kongres daje pieniądze, no ale też nie wszystkim i nie wszędzie. Gubernatorzy w Stanach Socjalistycznych po prostu nie chcą otwierać, przesuwają to wszystko, nie wyłapują chorych, a wszystkim każą się siedzieć w domu. Kompletny debilizm. Gubernatorzy stanów, można powiedzieć, konserwatywnych, no to widzą to inaczej, no i otwierają, bo po prostu wolny rynek, produkcja, praca i tak dalej, to jest najważniejsza. No i co by było? Najciekawsze by było wtedy, kiedy Trump i Ameryka by pokazała, jak niszczyciel Paul Hamilton wziąłby
i te kutry po prostu wypierniczył, jak one by pływały, czy z rufy, czy z ziobu, i by niszczyły. No, śmiesznie było trochę na Saturday Night Live, czyli to jest taki amerykański program rozrywkowy. No oni są socjalistyczni, no ale leją, kiedy Obama był w rządzie, no to leli Obamy, ale dużo mniej, dużo bardziej delikatnie i tak dalej. A Trumpa leją dużo, dużo gorzej. Brad Pitt grał Antoniego Fauci właśnie tam. No i teraz można powiedzieć, że Brad Pitt już nie będzie mógł grać Trumpa w jakichś filmach. No ale jeżeli... No i Alec Baldwin został na aktora, który grał Saturday Night Live właśnie Trumpa. No jak to ze wszystkimi aktorami, z całym tym Hollywood, no to oni są po szyję, po oczy, po gałki oczne w tym szambie komunizmu antyamerykańskiego, antykonserwatywnego, antytrumpowego, antyrepublikańskiego po prostu. No cała ta sitwa hollywoodzka. No i reporterzy tak samo, ci nawet, którzy przychodzą do Białego Domu na te wszystkie spotkania, no to są gadzinówki, szczekaczki komunizmu. To jest po prostu to, co się dzieje. To jest makabra. No ale tak na poważnie, jak się tak człowiek popatrzy na te 11 kutrów wojskowych, które tak śmigały z lewo i w prawej, z tej irańskiej islamskiej gwardii rewolucyjnej, no to oni pokazywali niezły po prostu, to był cyrk. To tam po trzech ich było, siedzieli przy karabinach maszynowych, no i przez parę godzin ich dręczyli, można tak powiedzieć. Cokolwiek z tego wszystkiego nie wyjdzie, no to najważniejsze jest to, że Trump po prostu nie pozwolił sobie grać na nosie. I w zasadzie Irańczycy się zorientowali, że nie mogą takich numerów robić. Trump pokazał, że Ameryka Soleimaniego po prostu wzięła, zlikwidowała. To jeden z głównych koordynatorów i kierowników całej tej organizacji terrorystycznej w Iranie, no załatwili go w Iraku. No i z takim kontrastem do Trumpa czy do Pompeo, no to jest to, co robił Obama, no i sekretarz stanu John Kerry. John Kerry, no to jest czerwona taka świnia od lat 60-tych, 70-tych. On był tam w Wietnamie przez tydzień czy dwa, no ale kłamał, że odrzucał te swoje ordery i medale z powrotem do Białego Domu. Także od 40-50 lat taka zawodowa czerwona świnia, no i doszedł za Obamy, był sekretarzem stanu. To jest wysoka pozycja, no ale on przepraszał za to, co się stało, kiedy Irańczycy w 2016 roku zatrzymali łodzie patrolowe amerykańskie, no i zatrzymali 10 marynarzy. Irańczycy wzięli, spalili tą flagę, wywiesili flagę amerykańską, zabrali im broń, zdali im opaski na głowę, kazali im klęczeć na kolanach i czekać na kolanach, no i później ich przesłuchiwali. Także cała ta sytuacja była nagrana, no i pokazywana w telewizji. No w zasadzie obraziła całą tą Amerykę, pokazała Irańczykom, że jednak Irańczycy są dużo bardziej silni niż Ameryka. No ale Obama jako czerwony prezydent i wiceprezydent Joe Biden, no ten Joe Biden, ten staruszek, który nie wie, co mówi, on był wiceprezydentem, a dzisiaj stara się na prezydenturę z kandydatem ze strony socjalistów, demokratów na prezydenta. No jest to po prostu cyrk. No ale Obama i Biden oraz Kerry, no to oni powiedzieli, to nie jest nic takiego dużego. W zasadzie to trzeba to wszystko uspokoić. No i Kerry, czerwona świnia, powiedział, dziękował Irańczykom, że dali tym marynarzom koce, no i jedzenie.
zapomniał. A, no i podziękował Irańczykom za to, że następnego dnia wypuścili tych amerykańskich marynarzy. No tyle tylko, że Kerry, czerwona świnia, nie powiedział, że zostali wypuszczeni, no ale po tym, jak w telewizji irańskiej ten pułkownik, czyli ten kapitan tej łodzi amerykańskiej, przepraszał, no i mówił, że to był nasz błąd, to była nasza pomyłka, przepraszamy za to wszystko, no i nigdy z tego więcej Ameryka nie zrobi. No wstyd. Kerry pomimo wszystko powiedział, że to była taka polityczne zwycięstwo, no i że to utrzymało Amerykę bezpiecznej i zdrowe. No to można powiedzieć, że to taki sam kretyn, jak Chamberlain z Hitlerem zrobił i z Czechosłowacją. To były podobne rzeczy, czyli Kerry, no to właśnie taka czerwona glizda, która w zasadzie reprezentowała Amerykę za Obamy. Obama, Muhammad, Barack, także nie dość, że Barack, też Muhammad i Obama. On kompletnie był proislamski i tak dalej. Kerry oddał pod konto ograniczenia produkcji atomowej, no to tam przesłali chyba 800 czy 900 milionów dolarów, które Iran zamiast wydać na jakieś jedzenie, na jakieś uspokojenie, na jakiś postęp tych ludzi, no bo ci ludzie w Iranie, no to są biedni. Po tym jak opanowali islamscy rewolucjoniści, opanowali ambasadę amerykańską, no to tam jest przez 40 parę lat, no to jest brud i ubóstwo. Kobiety w Iranie pływały w basenach, na plaży, w bikini, czy w dwuczęściowych, a później ich po prostu zakuto w burki, no i cofnęło się to wszystko do średniowiecza. I Kerry mówiąc, że to było zwycięstwo, no to właśnie pokazuje ten kretynizm tego wszystkiego. Później w sumie komandora, który był odpowiedzialny za tą całą sytuację, no to wywalili na zbity pysk z marynarki tego pułkownika, który był kapitanem tych dwóch kutrów, no to w zasadzie też wywalili, no ale złożył jakieś odwołanie, no i wrócił z powrotem do marynarki z jakimś niższym stopniem. Także na dzień dzisiejszy można powiedzieć, no, że to faktycznie wtedy to była zwycięstwo, tak? No nie było zwycięstwa. Teraz by było zwycięstwo, jak Irańczycy zaczną wariować w stosunku do amerykańskich tych statków, no to czy będą prowokować, no to po prostu zostaną wystrzelone. No i Irańczycy wiedzą, że tak się stanie, że nie mają do czynienia z Obamą ani z Bidenem. No i w zasadzie Ameryka pokazuje, że jest silna, jest w stanie pilnować tamtego porządku. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.